17 września, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 roku, obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji Związku Sowieckiego. Łomżyńskie uroczystości Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed odsłoniętą 2 lata temu tablicą pamiątkową pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię, gdzie czekało ich cierpienie, a wielu śmierć. Tablica umieszczona jest na ścianie miejskiej hali targowej w Łomży, w miejscu, skąd 82 lata temu bez nadziei na powrót wywożeni byli mieszkańcy ziemi łomżyńskiej w głąb Rosji. Jest to kolejna już rocznica, ponad 80 lat temu miały miejsce te wydarzenia. Jednak okazuje się, że historia zatoczyła koło, bo w obliczu tego, co widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że znowu wywożone są dzieci, wywożone całe rodziny, znajdują się całe groby pełne zamordowanych cywilów. Temat staje się aktualny jak najbardziej, bo wielokrotnie już zastanawialiśmy się, zadawano nam takie pytania, czy warto co roku celebrować te uroczystości, przypominać wszystkim, i okazuje się, że temat jest jak najbardziej aktualny. Należy pamiętać, należy przypominać, należy uświadamiać młodzież szkolna i tych wszystkich, którzy może już mają, nie mieli bezpośrednio rodzin wywiezionych ani bliskich osób, ale przy takiej okazji, takich uroczystości mogą zapoznać się jeszcze z cząstką tej historii, która wydarzyła się no tak dawno, ale dla tych żyjących Sybiraków jest ciągle żywa i bolesna. W uroczystościach w Łomży wzięli udział Sybiracy i ich rodziny. Pan Adam Frąckiewicz urodził się 82 lata temu właśnie na Syberii. Do dzisiaj ze łzą w oczach wspomina tamten czas i powrót do Polski. Stryja zabrali, mamę zabrali i brata, który miał 3 lata. A mama mnie w brzuszku nosiła. I jak to było, to mogę powiedzieć tak. Po was przyjdą, bo jesteście na liście. Więc mama ubrała się, ciuchy, co mogła, wzięła i tego braciszka 4-letniego prowadziła do tej siostry, żeby się ukryć. A stryjo znów słyszał to i schował się w żytach. I wtedy właśnie usłyszał płacz mamy. Mama już zaczęła płakać, te siostry przyszli, spakowali to mamę i na ten wóz. I ten stryj zobaczył, że tego, no to jeżeli ona jedzie, no to ja jej pomogę. Pojedzie może gdzieś tam, może ucieknąć, czy jak, no w każdym razie. Przywieźli do Łomży. I z Łomży pojechali, a mama już miała w brzuszku mnie. Ja tam się urodziłem, tam stryjo zginął, mama zginęła, nie mogę. Mieliśmy takiego białego kota i spałem w łóżku, do tego kota brałem do siebie i mówię, powiedz mi, on tak mruczał, taki jakby chrapał, nie tak ten kotek, powiedz mi, gdzie jest mamusia. Tak. Cały czas. Przed tablicą pamiątkową swoje sztandary na znak pamięci i szacunku pochyliły związki Sybiraków m.in. z Łomży, Jedwabnego oraz szkoły z ziemi łomżyńskiej. Obecne były delegacje władz Łomży, senatora Marka Komorowskiego oraz parlamentarzyści i samorządowcy. Dzisiaj patrząc z perspektywy możemy wyciągać wiele nasuwających się wniosków. Nie chciałbym dywagacji historycznych prowadzić, ale czy wówczas tyle osób musiało zginąć? Czy państwo polskie musiało ponieść tak bardzo wiele ofiar? Są to dywagacje historyków, ale patrząc obiektywnie, Polacy, polscy żołnierze walczyli o niepodległą ojczyznę, o naszą suwerenność. Cieszę się, że dzisiaj władze samorządowe z miasta Łomży, innych regionów Polski, tej Polski wschodniej upamiętniają ten bardzo trudny czas, kiedy żołnierze, kiedy polski naród ginął za ojczyznę, za niepodległość. Dzisiaj cieszę się, że honorujemy, czcimy poległych. Jesteśmy im wdzięczni za to, że dziś jesteśmy wolni. To jest nasz obowiązek, zwłaszcza że w bardzo wielu rodzinach ta historia jednak miała miejsce. U nas w gminie Kolno też z kilku miejscowości zostały wywiezione całe rodziny
i między innymi dosłownie półtora miesiąca temu mieliśmy też taką wspaniałą uroczystość otwarcia, poświęcenia pomnika ku czci sybiraków w miejscowości Zabiele. W tych szczególnych warunkach, w których dzisiaj jesteśmy, to co dzieje się w Europie, co się dzieje na świecie, to wybrzmiewa jeszcze bardziej mocniej, jeszcze bardziej dosadnie. Stąd dzisiejsza nasza obecność, pamięć, tożsamość jest konieczna i potrzebna po to, żeby przekazywać też to młodemu pokoleniu. I każdy z nas jest w obowiązku, niezależnie czy ktoś doświadczył bezpośrednio to z przykładu własnej rodziny i ma sybiraka w domu, czy też nie, ale pamiętać o tym, że taka sytuacja miała miejsce, że wielu Polaków zasłużonych, szczególnie tutaj z ziemi łomżyńskiej, przecież całe osoby, które były znane ze świata kultury, polityki, samorządności, też były wywożone całymi tabunami. Ziemia łomżyńska, ziemia jedwabińska, ziemia wiska, to są te tereny, gdzie najwięcej było doświadczane polskie pokolenie, jeśli chodzi o tą wywózkę, o to niszczenie polskiej państwowości, polskiej jakby świadomości wśród tutaj mieszkańców. A jeśli chodzi o pamięć 83. rocznicy ataku Rosji Sowieckiej, to tym bardziej dzisiaj trzeba o tym pamiętać i wskazywać, że w Rosji się nic nie zmieniło, że młode pokolenie nie może zapominać o tym, że dzisiaj mamy dobrze, to znaczy, że tak zawsze będzie. Trzeba zawsze pamiętać o historii po to, żeby ten czynnik pamięci, historii był znaczący, jeśli chodzi też o budowanie tożsamości, o budowanie polskości, o budowanie dużej świadomości w społeczeństwie. To historia i znaczenie jej, to co się działo w Polsce na tych terenach, jeszcze bardziej wybrzmiewa. Cieszymy się, że dzisiaj tak na dobrą sprawę właśnie widzimy te młode pokolenie. Są szkoły, są przedstawiciele samorządów różnego rodzaju szczebli, więc musimy o tym pamiętać i patrzeć w przyszłość na tyle, żeby każdy wiedział, że historia, ale też i nauka jest istotnym elementem państwowości i polskości. Po złożeniu kwiatów delegacje przeszły wzdłuż torów kolejowych, następnie ulicami Dworcową i Mickiewicza pod pomnik sybiraków Golgota Wschodu przy ulicy Katyńskiej. Dźwięk syren upamiętnił ofiary wydarzeń z września 1939 roku. Mijają 83 lata od agresji sowieckiej na Polskę. Od lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku przeprowadzono 4 wywózki mieszkańców ziemi łomżyńskiej w głąb Związku Radzieckiego. Wywieziono blisko 6,5 tysiąca osób. Słowo pamięć nabiera w tych chwilach wyjątkowego znaczenia. 17 września to wymowna niezwykle data w naszej narodowej historii, bo ona pokazuje, jak wielka tragedia spotkała mieszkańców, zwłaszcza wschodniej części II Rzeczypospolitej Polskiej, ale też pokazuje, że temat jest niezwykle aktualny, bo wydarzenia z tego roku pokazują, że ta historia nie zatrzymała się. Te młyny geopolityki mielą dalej i widać, że decyzje, tak jak wtedy, decyzje, rozkazy wykonywane sieją zniszczenie, sieją pożogę, sieją śmierć. I to zawsze musimy przypominać, o tym pamiętać, przekazywać przyszłym pokoleniom. Jest to niezwykle ważne, by pokazywać też naszych bohaterów, tych, którzy bronili granic, którzy stawali na polu walki, by dać odpór wrogowi, ale też pamiętać o naszych sybirakach, którzy nie dali się złamać, którzy cierpieli wiele, ale w sercu mieli wolną Polskę i dążyli do tego, by tak się stało. To dzięki tej wielkiej cenie, którą zapłacili nasi przodkowie, możemy się dzisiaj cieszyć z tego, że żyjemy w wolnej Polsce, ale też mieć na uwadze, że ta wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią zabiegać, trzeba ją pielęgnować, ale też musimy zachowywać się jako politycy odpowiedzialnie, żebyśmy wspierali gospodarkę, żebyśmy wspierali, wzmacniali nasze wojsko, bronili granic, ale też budowali silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej, bo silnego nikt nie uderza, ale słabego będzie wielu chętnych, więc to wszystko jest dzisiaj niezwykle ważne i o tym pamiętajmy. Parlamentarzyści i samorządowcy, żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, harcerze Chówca Nadnarwiańskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz delegacje szkół i środowisk łomżyńskich ponownie składały wiązanki kwiatów przed pomnikiem sybiraków w Dolinie Pamięci.
Uczestnicy uroczystości przeszli następnie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które ksiądz proboszcz Jacek Czaplicki nazwał domem wszystkich Sybiraków, ich dzieci i potomków, a biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski w homilii zachęcał do współczesnego patriotyzmu. Nie można budować świata jedynie na sile ludzkiego rozumu. Nie można ulegać oświeceniowym złudzeniom i ateistycznym ideologiom, bo to właśnie one stały za zbrodniami wielkich dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Totalitaryzmy hitlerowskie i bolszewickie wyrzuciły Boga z życia narodów, z życia społeczeństw, z życia pojedynczych ludzi. Na tronie Bożym posadzili swoich przedstawicieli. Nie Bóg, ale Hitler. Nie Bóg, ale Stalin. Oni mieli decydować, jaka będzie przyszłość narodów europejskich. Wiemy wszyscy, czym się to skończyło. Strasznymi zbrodniami, wojnami, światowymi rewolucjami, których była śmierć niewinnych ofiar. W świecie bez chrześcijańskiej moralności nigdy nie uda się zbudować szczęścia i pokoju dla wszystkich. W takim świecie bez Boga nie uda się bowiem zbudować więzi braterstwa między ludźmi. W takim świecie ostatecznie człowiek wystąpi przeciwko człowiekowi. Siostry i bracia, kiedy ze łzami w oczach myślimy o tych, którzy oddali życie za ojczyznę, musimy uświadomić sobie, że Polska każdego dnia potrzebuje naszej odpowiedzialnej postawy, naszego patriotyzmu. Dług wobec bohaterów i męczenników możemy spłacić w jeden sposób. Odpowiedzialnie służąc naszemu narodowi, aktywnie włączając się w budowanie solidarnego i dojrzałego społeczeństwa. Uczmy się zatem nowoczesnego patriotyzmu, który objawia się w znajomości polskiej historii, poszanowaniu symboli narodowych, dbałości o język polski, troski o dziedzictwo narodowe przechowywane w skarbcu literatury, sztuk plastycznych oraz kultury i obyczajów. Pamiętajmy, że patriotyzm polega także na gorliwym, uczciwym, codziennym wypełnianiu własnych obowiązków stanu i zawodu. Data 17 września stała się symbolem krzywd doznanych z rąk wschodniego sąsiada, w tym cierpień zesłańców. Po przełomie 1989 roku, tego właśnie dnia, prawdę o losach Polaków wywiezionych na wschód i więzionych w sowieckich łagrach przypominali żyjący Sybiracy oraz potomkowie. Zdecydowali oni, że 17 września obchodzony będzie Światowy Dzień Sybiraka. W 2013 roku postanowiono wpisać tę datę do katalogu świąt państwowych.